Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek. Ja was witam w serii Bracia na Polskiej Farmie w 72 odcinku. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę pod dzisiejszym oczywiście nowym odcinkiem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, także daj suba, daj łapkę w górę, napisz komentarz z hashtagiem dzisiejszego filmu. Niech hashtagiem będzie hashtag worek. Ja ci oczywiście przypnę serduszko i zapraszam wszystkich oczywiście do oglądania nowego odcinka. W dzisiejszym filmie prawdopodobnie rozpoczynamy powoli taką wiosenną aurę, można powiedzieć, bo były trzy odcinki, ja wam mówiłem na poprzednim odcinku, że były trzy odcinki ze zimą. Zimy oczywiście widzę już nie będzie, no bo nie będzie, bo wiecie, bo ogólnie nagraliśmy trzy odcinki, te co miały być zimą, więcej zimy nie chcemy. No i wiecie, teraz ogólnie widzowie jest taka aura pozimowa, przedwiosenna, pozimowa, przedwiosenna, także tak coś po środku. Także prawdopodobnie na kolejnym odcinku już chyba tutaj drzewa będą miały powoli liście, także zaczną oczywiście kwitność drzewa już. I dostaną oczywiście te listki, tak, zielone listki. Więc tak jak mówię, zakończyliśmy zimę, rozpoczynamy oczywiście wiosnę. Jak dobrze wiecie, w tym oczywiście, w tym sezonie, oczywiście w tym okresie, na lato oczywiście rozpoczynamy moje pierwsze żniwa. Oczywiście pierwszy raz sobie wyjadę w swoje własne pola oczywiście na żniwa. Bo jak wiecie, był kupiony oczywiście kombaj Bizon, był wyremontowany, ale swoich pól jeszcze nie kosiłem. Bo tak to ogólnie były koszone, wiecie, tam panie Marzeny i jeszcze sąsiada Indora. Także ja swoich nie kosiłem i dopiero teraz będę mieć przyjemność oczywiście kosić swoje pola. Więc to będzie w tym sezonie oczywiście. Też ogólnie widzowie pisali w komentarzu, o właśnie, pójdę widzowie tutaj. Jeśli chodzi o tę ziemię, pisaliście w komentarzu, żeby pan Mietek sprzedał tę ziemię i będą dodatkowe pieniądze. Powiem wam, że ogólnie jest to fajna sprawa, aczkolwiek nie wiem, czy to jest w ogóle opłacalne, wiecie, załadunek tego wszystkiego. Bo żebym ja miał to załadować, to też muszę widzowie zgodzić się z tym i ogólnie miejcie to na uwadze, że ja będę... O, w ogóle widzowie prezydent jechał, jedzie. Nie wiem ogólnie widzowie czemu, ale wszędzie jest to porozkładane, ogólnie widzowie dzisiaj na wsi, nie wiem co jest. Bo ogólnie nie czytałem gazety, nie byłem poinformowany, na przystanku też nic nie wisi, żadne ogłoszenie. Ale wszędzie widzę, jest porozkładane jakieś takie od tego szlabanty, wiecie, takie odgradzające oczywiście dalsze takie drogi, nie? Te poboczne drogi są takie oddalone, w sensie odgrodzone, o. I nie wiem, o co ogólnie chodzi, bo nie czytałem żadnego ogłoszenia, w sumie też nigdzie nie ma na przystanku, a internetu nie posiadam, więc nie wiem, o co chodzi. Jeśli chodzi widzowie o tą ziemię, to tak jak mówię, pisaliście, żebym sprzedał, ale miejcie to na uwadze, że będę musiał widzowie też koparkę kupić, wynająć, także dodatkowe pieniądze. A jak dobrze wiecie, za ziemię oczywiście nic nie dostanę, bo ziemia jest naprawdę nic nie warta, bo każdy sobie może wykopać i zdobyć taką ziemię, co nie? Także to jest bez sensu. Dlaczego w ogóle widzowie prezydent wszedł do mojego kibla? Czekajcie, może widzowie chciał się załatwić. Dobra, może chciał po prostu skorzystać. Dajcie łapkę w górę i rozpoczynamy oczywiście dzisiejszy film oczywiście już na bieżąco. Dobra, czekajcie, w ogóle prezydent przyjechał oczywiście do mnie na wioskę, znaczy się do mnie na gospodarkę, bo jak widzicie oczywiście jego stary tutaj Mercedes stoi, to chyba jest W124, jeśli nie mylę się, czekajcie, dobrze powiedziałem, modelowo. Nie, 250D. Nie wiem, co mi się pomyliło z W124. Witam bardzo serdecznie pana prezydenta. Dobry, witam. Witam, co pana tutaj dzisiaj przywołuje na moją gospodarkę? No dzisiaj wyścigi są, z pana. O, to dzisiaj są te rajdy? A kiedy? Gminy? Bo ja nie wiem, proszę pana, ja w ogóle zauważyłem te. Wszędzie są postawiane jakieś, tego, jakieś podpory, rozpory, znaczy się podpory są tego porozstawiane na drodze, nawet nie wiem, co się dzieje w ogóle. Czy pan gotowy jest? Pan wszystko już wie? Kurwa, ja się nie przygotowałem, ja nawet BMW nie zalałem paliwem. O, to nie, to muszę... Ale to czego pan jako szybciej nie do informacji? W sensie, nigdzie nie było żadnych tych, na drzewo nie było żadnego ogłoszenia, na przystanku nie było żadnego ogłoszenia, że dzisiaj są kurwa jakieś tego zawody. Nic pan nie dał żadnych ogłoszeń. No to trzeba kurwa, powinnam powiedzieć, w internet pogrzebać. Ale ja przez internet, jak internetu proszę pana nie używam, to mógł pan do mnie zadzwonić, przykład dwa dni wcześniej, wczoraj nawet, a nie, pan dzisiaj przyjeżdża i mówi, że dzisiaj kurwa są zawody. Jak ja nawet nie jestem gotowy ani fizycznie, ani mentalnie, ani auto nie jest moje gotowe, nie wiem czy sprawne jest, ja jeszcze później nie mam. Ja zrobiłem ten, można powiedzieć, udział wziąłem do wyścigów i jest nagroda John Deere. A to ja wiem, że jest pana John Deere do wygrania, ale mógł, wie pan, ja biorę oczywiście udział w tych zawodach, nie? Jestem gotowy, dzisiaj się wstawię, tylko pan mi powie o której godzinie. Tak za 12 godzina. Dobra, 12 godzina. No to mamy akurat, widzowie, w pół do 12, jest tak, że pół godziny mamy, widzowie, żeby oczywiście ogarnąć BMW, wiecie, tam, nie sprawdzać stan techniczny. Tylko proszę się tam nie spóźnić, bo tam wszyscy ludzie już będą
Wszystko tutaj będzie, można powiedzieć, że to się znajduje, tutaj kurwa ten kościół jest. Ja wiem gdzie. Ale gdzie trzeba przyjechać? Gdzie się stawić? Ja mam powiedzieć, kurwa, nie wiem, czy pan dobrze wie. No, na kościół zajechać tam. Dobra. Ja tam do tego pójdę, do Pomidora, tam jeszcze ten jeszcze. Pomidora, co Indor bierze udział? No, już dawno zapisany był. Ten widzę, jest złodziej, dzisiaj bierze udział. Prawdopodobnie będę się musiał z nim ścigać. A ktoś jeszcze więcej bierze tego udział, czy tylko my we dwójkę? A pan wpłacił tą kasę? No, pieniądze są płacone, tam było 1000 złotych na wpłacenie, nie? Tak, za udział, no. No to tak, płaciłem, ale ktoś jeszcze więcej bierze udział, czy tylko my we dwójkę? I to tam gdzieś się coś tam ma być, chyba jakaś baba jedna, chyba, czy coś tam. A, dobra. To ja tam przyjadę o 12 pod kościół. No. Dobra, żegna pana. No, że. Dobra, widzę, w ogóle taka sytuacja, nie wiedziałem, że dzisiaj są rajdy gminne w ogóle, wiecie, na odcinku, że będą. Ja nie byłem, widzę, tego spodziewany, bo, powiecie, nie dostałem żadnego, wiesz, nie dostałem ogólnie żadnego telefonu, czy cokolwiek, wiecie, nie sprawdzałem ogólnie też ogłoszeń, bo tutaj nigdzie nie ma ogłoszeń, nie? A wiecie, internetu ogólnie nie mam, także ciężko mi to było ogólnie się dowiedzieć o tym. Ale tak jak mówię, tak wiecie, stałem ogólnie tam, jak jest ten, ta ziemia, i tak się porozglądałem i widzicie, są tutaj poustawiane te słupki, te odgrodzenia wszystkie, do, wiecie, do tych pozostałych oczywiście pobocznych dróg, także mogę się zorientować, że dzisiaj może być wyścig. Ale wszystko wszystkim jest to, widzę, że jeszcze sąsiad, znaczy się prezydent, pojechał oczywiście też powiadomić tutaj samego mojego sąsiada Indora, że widzowie, dzisiaj jest rajd gminny, także prawdopodobnie, najprawdopodobniej, on też, widzowie, oczywiście bierze udział w tych rajdach gminnych i będę oczywiście, widzowie, się z nim ścigał o John Deere'a, o wartości, nie wiem w sumie, widzowie, on jest warty, ale ten John Deere chyba jest coś warty z 350 tysięcy bodajże. Wiecie, ten ogólnie John Deere, co żeśmy ogólnie go wypożyczali na odśnieżanie, pamiętacie wtedy? To sobie podwórkę dawno nie odśnieżaliśmy na odcinku, także ten John Deere, widzowie, jest do zdobycia, bardzo dużo oczywiście wartościowa nagroda i można, widzowie, ją spieniężnych, bo można oczywiście, widzowie, ją sobie sprzedać. Znaczy się, ja tak sobie powiedziałem, ale ogólnie nie wiem, jaki jest regulamin podanego przez prezydenta, ale chyba będzie można, widzowie, sobie oczywiście go spieniężnić. Kurwa mać. Dobra, wiecie, o co chodzi, spieniężnić. Dobra, wiecie, ja ogólnie widzę, muszę sprawdzić, widzę BMW-kę, jak jest oczywiście stan techniczny, oczywiście chodzi o paliwo, czekajcie, sobie zapalę. O kurwa, widzowie, w ogóle rezerwa mi się zaświeciła, także dosyć ciekawie, paliwa ogólnie, widzowie, nie posiadam, ale dobra, jeżeli, widzowie, mam rezerwę, to wiecie, widzowie, jak ogólnie z rezerwą jest tak, że mogę jeszcze 100 km przejechać, nie? Czyli tak, jedziemy ogólnie, widzowie, na przypół. Tak, w BMW-ce nie ma paliwa, brakuje mi... No jakbym sobie taką wylał taką bańkę 5-litrową, to paliwa, benzyny, to by było w sam raz, ale dobra. Jedziemy na przypał. Mam nadzieję, że dużo nie będzie okrążeń. Nie wiem, w sumie będzie okrążeń. Z tego, co tam chyba pisałem, chyba będzie 2 okrążenia. Trasa jest ogólnie podzielona, znaczy się wyznaczona. To ogólnie chyba przyjedziemy na miejsce, wszystkiego się dopiero dowiemy. Nie wiem, czy tam ogólnie prezydent wyjechał od sąsiada Indora. To mnie kurwa jeszcze bardziej zastanawia. Tam w ogóle policja stoi na zakręcie, czyli prawdopodobnie jest to wszystko oznakowane. I to nie są, widzowie, nielegalne wyścigi. To jest to, widzowie, jest wyścig legalny, bo to są, widzowie, gminne zawody. Rajd gminny, o, tak wam powiem. Więc to, widzowie, już nie jest byle co, także wszystko jest oznakowane. Czekajcie, ja sobie wsiądę do BMW-ki, zapalę sobie ją. Muszę, widzowie, zbytnio, tak wiecie, oszczędzać teraz oczywiście z gazem, nie? Dobra, widzowie, bo on już pojechał. On już pojechał, widzowie, na zwody, czyli, widzowie, już prawdopodobnie on też bierze udział. Także, widzowie, ja oczywiście tutaj siadam wygodnie, oczywiście przy poterze. Zasiadam do mojej BMW-ki i jadę oczywiście, widzowie, tak, żeby zobaczyć tutaj w tej sytuacji ogólnie. Zobaczcie, jak to ogólnie wszystko wygląda. Tutaj są poustawiane wszędzie te takie bramki, tutaj te, wiecie. Tu bramka jest ogólnie otwarta, tu jedna jeszcze przywróciła prawdopodobnie przez wiatr. I tu prawdopodobnie chyba w prawo będziemy skręcać na te polne drogi. Ciekawi, widzowie, co ogólnie nas będzie czekać podczas drogi. Tu, jak widzicie, jest brama ogólnie ustawiona już, ten cały szlaban. Tu w ogóle widzicie, ile ludzi jest. Tutaj jest jakieś snopki poukładane, w ogóle tutaj tyle ludzi, nie? Tutaj widzicie kolejne, tu jest postawione te słupki. O, tu w ogóle, widzowie, to jest, widzowie, nagroda. To, o to, widzowie, właśnie walczymy. To jest, widzowie, oczywiście John Deere 6530, czyli to jest, widzowie, główna nagroda w dzisiejszym odcinku, którą można oczywiście zgarnąć i tak samo oczywiście wygrać, także bardzo dużo wartościowo oczywiście. O, i sąsiad Indor jest, witam serdecznie, nawet już tego się przebrał, z kostium ubrał, strój. A jak już ubrany jestem, na wyścigi jestem, opowiem. No tak, tego, jak kubica masz ubrany. A ja, ty czego nie ubrany jesteś? A ty czego nie jesteś ubrany? Ty wiesz w ogóle, słuchaj, bo ja po co się będę przebierał? Ty w ogóle wiesz, ile tego jest, no, okrążeń w ogóle, wiesz, to wyznaczono trasę? A co, ty nie zjedziesz?
A co ty, kurwa, nic nie wiesz? Dwa ogłoszenia. Nie, nic, kurwa, ja regulaminu nawet nie widziałem. Ja nawet nie wiem, czy jak wygramy tego Jindira, czy można go sprzedać. Ja nic nie wiem. Ja wszystko sprzedaję. Całą tak, bo sprzedało go. Tak. On chyba 350 tysięcy kosztuje, nie? Co? Chyba 350 tysięcy kosztuje. A skąd wiesz? Chyba tak. Bo ja właśnie nie wiem, czy w regulaminie jest to, że wiesz, jak ktoś wygra tego Jindira, czy będzie można go sprzedać na przykład. I to jeszcze, baba jest do kupienia, to bo. A to jest? Kurwa, to jak chcesz, to możesz kupić w sumie. Kurami, z korami będzie gotować, pakie kury ma, zjem. Co tam trzeba? O, poczęstunek ma, to jest ta sama baba, co była w tym, co była na tych, na tej wystawie, ty, kurwa, tej giełdy. Dobra, ochroniarz stoi. Ty, papka. Słuchaj, bo to o 12 się zaczyna, mamy 20 minut jeszcze. Dobra, to słuchaj, wiesz jaka jest sytuacja w ogóle? No. Co? My chyba czekamy na pozostałych ludzi, nie? On mi ogólnie mówi, że jakaś babka jeszcze ma być. Tutaj gościa w ogóle fotografuje już, robi zdjęcia, jak widzicie, fotograf. Ty jesteś jego testartować, czy ja mam z tobą jechać? Na walkę? Bo wiesz, to jest ogólnie tak, że my ja jeszcze teraz tutaj na razie czekam, ktoś przyjedzie, nie? Jak nikogo nie będzie, to my chyba tylko we dwójkę startujemy. Tylko czego on jest PGR dalej ten? Gospodarstwo rolne. To nie? No to dziwne, no ja wiem coś tylko... Bo taki ślaban w ogóle widzę postawili. Tutaj widzicie belki podstawiają, takie ogólnie widzowie gminy, te rajdy, nie? Gminy takie zawody. Powiem się, że fajnie takie rajdy gminy. Ładnie to ogólnie zrobili. Ale to fajnie ogólnie wystawili tutaj tą nagrodę, nie? To zdobycie tego Jindira właśnie tego wystawili, tak wiecie, na belkach postawili elegancko. Ale jak swojego tego daje traktora? No to wiesz, no to ogólnie właśnie dał swój, bo wiesz, to on zaorganizował, co nie? I kurwa nagrodą główną to właśnie jest ten John Deere, nie? Ale mam nadzieję, że można będzie go sobie spieniężyć i go już sobie sprzedać, nie? No ja coś pobudował na gospodarstwie. Co ty będziesz budować, ty jesteś na śmietniku wylądowałeś już, swojego gospodarka. Pamiętaj sąsiad, że kurwa ze mną nie będzie łatwo wygrać, nie? A ja to biorę tego, za darmo siadam do tego. Od razu nie, bo to zamknie... O kurwa, to było otwarte, jest, aha. Otwarte, no właśnie sobie wygrać. Ale mnie bardziej ciekawe w ogóle, jak oni wjechali na te belki tutaj, nie? To też mi widzowie zastanawia bardzo. Dobra, słuchaj, on ogólnie mówi, że trzeba się... Gdzie on ci powiedzie, że gdzie trzeba być? Bo mnie powiedzie, że pod kościołem trzeba stać. Jaki kościół on ci w kościoła zrobił, żebyś się spóźnił? A gdzie? Żeby mało było klientów. Tutaj wiecie, to jest? No. Jak tam, gdzie to wapno jest, skupy wapna się kupuje. Tam on na końcu. To tam na końcu? Tam jest start. No, tu, a co, tam jest meta? Trampę. Co mówisz? Tam jest meta i tego, i start? No chyba tak. Aha. Tak mi się coś kojarzy, no bo jedziesz tak, sam to nie jedziesz, no i tutaj masz to, wiesz, oznaczenia całe tutaj o wszystko. Po tych ty musisz jechać. Dobra, co się to co, jedziemy tam? Tak. To dobra, to ja wsiadłem do BM-ki, ty wsiadłeś do tego, do swojego Citroena, widzowie, jedziemy na końcówkę, nie? Czyli na końcu widzowie prawdopodobnie jest meta. Wiesz, w ogóle sąsiad, że ja mam tego, ja mam w ogóle auto na rezerwie. Także taka sytuacja, nie? Ja muszę w ogóle jeszcze z paliwem, może być w ogóle takie coś, że na trasie mogę stracić widzowie paliwo, znaczy się, wiecie o co chodzi, nie? O, tu widzicie, widzowie, też poukładane elegancko wszystko jest, belki są, oznaczone oczywiście jego gospodarstwo jest. Tam w ogóle jeszcze, widzowie, jest cała śnieżarka jego z tego, ze śniegu. Kurwa, i trzeba jeszcze fest. O, ja pierdolę. Jeszcze przystartę się tego. Ty, a tu w ogóle taka chopka jest. To powiedz, no, że w ogóle ciężka jest ta trasa. Co jak co, ale ogólnie widzowie powiem, że ciężka jest ta trasa. Ciekawe co ogólnie widzowie będzie nas spotykało się na trasie, będziemy tego. Ale to gdzie to się kończy? A, tutaj już, tu jest meta, tak? No i normalnie dwa kółka robisz, chyba tutaj, pyk. Ty sąsia, ale ja nie mogę przejechać przez to, jak to przejechałeś przez to, nie mogę przejechać przez to. Normalnie to jakbyś powinien przejechać przez to. Kurwa, ja mam zawieszenie to za niskie, nie mogę przejechać przez to, za wysokie dane, ten próg. Chyba, że muszę tędy przejechać. O, dobra. Pa, ja się zawiszę, ja przez to nie przejadę, sąsia, nie ma szans. Cię podniosę. Kurwa, no dobra, no ale później jak ja będę jechał? To co, bym musiał bokiem jechać jakoś. Dobra, czekaj, ja w ogóle to przez to przyjadek będziemy startować. Czekaj, się ustawię tutaj już przegrana na momencie. Czekaj, się ustawię elegancko. Ja w ogóle zobaczę, czy ja w ogóle będę mógł przez to przyjechać teraz, jak ty mówisz, wiesz, o co mi się przyjadę. Nie, powinien przyjechać. Ja nie przyjadę, sąsie, nie ma szans. Ja muszę ty to usunąć. Porażka. Ty muszę usunąć to właśnie. Czekaj, sąsie, ja to muszę sprzedać, bo to nic tam nie będzie, a przez to nie przyjadę. Nie ma szans. A co tak wymyślił, kurwa, tak drogę ułożył? Prezydent ją ułożył, bo ten, firma tego udziału w gminach, w rajdach. Mama, to jest chyba meta. Tak mi się zdaje, że to jest start i koniec mety, mi się zdaje, czy no nie. Chyba tak jest, a w sumie nie wiem właśnie jak to jest, nie? Teraz to tak, prawdopodobnie będziemy sobie w stanie na równo tutaj o to, nie? I będzie elegancko. Dobra, ale teraz tak, ogólnie jak idzie trasa, jak dalej jedziemy, bo ja nie wiem, bo ja nic nie mam. Ja wiem. A skąd ty możesz kurwa iść, jak ty nic nie wiesz? A, GPS-a mam wbudowanego, ty wiesz, w tym aucie. To zabłądzisz, to przegrana będzie. No wszystko sąsiad fajnie, to ale to troszeczkę jest taka, powiem ci, że... Nie tego, nie na równo. Jak nie na równo? No bo ty ogólnie znasz trasę, ja nie znam trasy.
No jak kurwa trzeba było zobaczyć internet, tam był cały rozkaz jazdy. Kurwa, to, to weź mi pokaż drogi. Kasę, weź mi, a masz ten internet w telefonie, to weź mi pokaż. Jak ja telefon miał? No to weź mi to pokaż. No to kurwa, mam tutaj w GPS-ie, to musisz auto, auto mojego siadnąć. A, dobra. Tam ci pokazywało coś. No i co? Jak ci pokazuje? Po Golgotach trzeba jechać, po polach, tam gdzie twoje pole jest, o, tamtędy trzeba jechać. Dobra, widzę. Ten lasek. Ta, dwa okrążenia, dobra. No dwa okrążenia ustawione. Ale czekaj, ile ty masz tam ustawione? Kurwa, ty możesz szybko jechać strasznie. 200 mogę jechać. A ja, ja, mam, ja mogę jechać, no. Kurwa, tylko 150. Ja to mówię, chodź tak. Jest widzowie szansa, widzowie na wygrane. Naprawdę widzowie jest duża, czekaj, ja rozgrzewam sobie, zapalę BMW. Wiecie widzowie, jak ogólnie ja mam z paliwem, ja mam mało, bardzo paliwa, a ty już tego zapaliłeś? Ty już masz gotowe, już szybany już. A ja, ludzie zaglądają, a jest zwykle. Ja wygrywam dzisiaj to. Dobra, to co, zaczynamy, nie? Puchar, puchar o złote majtki będziemy grać dzisiaj. Kurwa, ludzie sobie patrzą, tu już fotografuję elegancko sobie stoi z aparatem. Strój ubrałem kapitalnie. A widzę, się przygotowałeś, a w ogóle się przygotowałem na no kurwa, ale, ale, no, ale piły. Na pewno go sobie otworzyłeś. Tylko pójdę, go otworzyłeś. Ja w ogóle zobaczę, ty może masz kurwa butlę z nitrem jeszcze. Nie, kurwa, nie masz nic, nie oszukujesz. Widzę, elegancko tutaj nie masz. A ty może otworzysz? Ja bagażniku też nic nie mam. Chyba, że mam tego, ciało kogoś trzymam. No, jest ciekawe kogoś ciało. Nie wiem, może kogoś zabiłem przed tymi, przed gminnymi zawiadami. Dałem sobie tego z tyłu, żeby większy ciężar był, jak będę jechał po zakrętach. Ale biegę szybko, szukuję, mam pięć. Ile mam biegów tutaj? 5. Dobra, sąsie, to co? Nie wiem. To co, na 3-4 ruszamy? Chyba tak. Sobie jeszcze beknę. O kurwa, macie. Dobra, to tak. To na 3-4. Dajcie widzę łapkę w górę, my rozpoczynamy oczywiście, widzowie, gminne zawody, oczywiście rozpoczynamy rajd. O wysoką stawkę pieniężną, czyli oczywiście John Deere'a. Ale... Słuchaj, a gdzie jest prezydent w ogóle i miał kurwa być tutaj? Właśnie kurwa, ja to mnie zastanawiam, gdzie jest w ogóle prezydent, bo my sobie w ogóle sami robimy wyścig. Nie, tutaj sponsor chyba jest. Dyrektor cały. Gdzie jest kurwa, udział. To nikogo nie ma. Ten gruby. Który gruby? No ten biały. Ten gruby? No. Dobra, ten to chyba, to jest on. Dobra, to dawaj, siadaj. 3-4. Dura! Dobra, nie, ale to bez tego takich rzeczy. Odnowa? Nie, to jedziemy, ale to bez takich rzeczy. Pamiętaj, że dwie rundy jest. Dobra, kurwa, widzowie, jedziemy, teraz tak. Ale idzie fest. Kurwa, spierdaluj. Ale mnie podbiło! Kurwa, czekajcie, nierówna trasa jest. Lewa, prawa. Widzę tam, kurwa, kolejna taga, kolejna to będzie brawo, bo byle mógł skręcać. Kurwa, pewno będzie nie, bo się w te kramy, dobra, jup! Dobra, elegancko, wjechałem za mnie. Elegancko, prowadzenie! Dobra, teraz mam prawo tam pokazuje, nie? Kurwa, gdzie on pojechał tam? No, czekaj, co ty kurwa jebę z tymi gałęziami, co na drodze leżą. Jadę w to! Dobra, jadę elegancko. Czekajcie, po tej górę nie mogę wyjechać. Kurwa, on za szybko jedzie, ma lepsze auto. Ja pierdolę, mnie podbiło. Gdzie on jest? Dobra, z prowadzeniem jest na prawo. Kurwa, już tam jest? Kurwa, nie będę widzę wyszukiwał, ja nie jestem oszustem. Ale czekajcie, to dobra. Ale jechać, nie? Co to jest za gałęzie? Co tam kurwa postawili mu? Czemu ty nie jedziesz? Co się stało? Tylko po chuj ten bagażnik otworzyłeś. Kurwa, kurwa. Muszę mieć załadować do bagażnika jeszcze. Gdzie? Kurwa, jak bagażnika nie mogę tworzyć. Kurwa, tylko gdzie on to załadował, jak nie mogę załadować. Kurwa, ja taką klatką dojemy. I rura. I rura. Czekaj. Yep. Gdzie ty jedziesz to? No kurwa, biorę, nie? Kazałeś mi wziąć to. Nie! No to biorę. Tylko bo mu szmatowski załadowałeś. Dobra, jedziemy. Rura. Rura. Weź się przesuń, ja na pierwszy teraz. Dobra, a ty chyba z tym trzeba dojechać na metę? Nie. Okay, minę mi odleciał. Yep. Ja na prowadzeniu jestem. To są punkty dodatkowe. Jakie dodatkowe punkty, kurwa, nie było. Ty kurwa kocka zgubiłeś tu. Dobra, chyba to wezmę, chyba punkty będą dodatkowe. Kurwa, ja w tę 60. No, czekaj, co ty odjebiesz tutaj. Chuj, to otworzyłeś ten bagażnik. Ustawkę czołowie. To też się bierze? Też. Nie widziałem, jak ty regulamin czytałeś. Nie było nic takiego tam. Kurwa, to ja wiem, że wygrasz tym, jak to dowiozę. Dobra, zgubił belkę, pojechał. Dobra, też zgubiłem, kurwa, chuj z tego będzie nic. Nie mam dodatkowych punktów, nie? A to chyba dodatkowe punkty są na czas, chyba tak myślę. Dobra. Dobra, jadę na razie. Rura! I co tam jeszcze raz, teraz jedziemy i robimy tego, kółko, nie? Pętle. No tak, policja stoi, ja pierdzielę. Kurwa, te policje. Tylko gdzie się wygrywam to, wygrywam tak, bym wiedział. Pierdolę, mi rzuca. Gdzie zaglądajcie, z winkami. Kurwa, co z takim silnikiem, to ja mogę jechać z taką prędkością. No jak on tam już pojechał, to ja nie mam szans. Czego mi kurwa i kibicujecie, stoicie? Dobra, Mercedes stoi u tego, ty czego powiedzieć, czego prezydent u ciebie stoi na gospodarstwie? Z tyłu. Ty chyba ci zajebał, to. Dobra, rura! Ale jadę!
O kurwa. Dobra, jebuj się w czaki. Rura! Jeb ten miotak asfalt. Nie tylko asfalt, ale wrażenie. Zaprawy, myślałem, że wejdę na ręcznym tutaj. Ale ty jebane budę postawił, nie, tutaj nie wiem po co. Na cudno. Bagażnik otwieram. Nitro. Ale jak go nie zagonić, to bym szybciej jedział ten, nie? Jeb! O kurwaś! Ja spierdolę. Dobra, w ogóle ja pierdolę Indora wyjebał w krzaki. Dobra, widzę, jestem w prowadzeniu. Jeb, albo ta góreczka. Dobra, jestem w prowadzeniu. Witam pana Indora. Intro. O pierdolę. Beczko robię. Dobra, zakręt. Robimy. Kurwa, się wyrzuca. Poważny. Jeb, na prowadzeniu mnie to gada. Strzymał go czasowo, ale wyjechałem, rura! Dobra, wchodzę teraz na prowadzenie. Jeb tę belkę. Dobra, ale ładnie weszłem. Ty, ale ładnie poszedł zakręt. Dobra, nie ma go, widzę Indora nam nie widać. Chyba dzisiaj się wygrywamy. To Robert Kubica na piątym miejscu. Jakie kobiety są na pierwszym miejscu. Strzymał go, kurwa, 20 sekund. Dobra, zakręt jeden. Jep, drift. Ty, kurwa, ale weszło. Jak jadę teraz. Pyk. Kolejny zakręt. Dobra, wypierdol się w ten płot. Nawet go nie widać, on jest w ogóle. Dobra, wygrywam to chyba. Kurwa, tylko żeby mi wzięli paliwa, mi nie brakło. Na końcu. No ja na razie jadę. Na razie już tutaj wygrywam. Indora nawet nie widać. Dobra, jeb ten zakręt. Jeb. Tylko gdzie on w ogóle jest? Dobra, tu jedzie. Kurwa, już szóstym jesteś pierdolony. Nie, 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 nie. Ty chuj, wypierdolony to działa. Nitro. Tylko chuj, ten bagażnik otworzyłeś. Wypierdolaj tym bagażnikiem. Kurwa, będzie wypierdalać stąd. Kurwa, wega tego dżindira. Chrystu! Ale to nie ma takie coś, to jest oszustwo, patrz, ty pojechałeś pole! Jakie pole? My mamy... Kurwa, mu to dzieło od drogi. Ty miałeś belę wziąć jeszcze! Patrz, kurwa, ty jeździ tragicznie, przynajmniej jadę po tym. Nie, a to widzę, powinno być jakieś sędziowanie, to powinniście widzieć to tego. Zasędziować w odcinku, kto wygrywa. Jedziemy, rura! Zrób nie działasz, ty już musisz. No, brać. Jadę! Mam go. Patrz teraz, to się teraz stanie z nim. Dobra, bo chyba jedzie. Patrz teraz, co się teraz stanie, chłopie. Patrz, wyjadę teraz. Ja pierdolę! Widzowie, wypadek miałem! Gdzie jest w ogóle Indor? Rzęsie. Ty, ale ja wyjebałem się bemką! Słyszysz? Dobre, ja wypadek miałem. To ci pizza nie pomoże, miśki. Ty, kurwa, dobre. Ale wypadek miałem, co teraz? Ty, co mam teraz robić? Ja na metę już. Ty, słyszę, ale ja wypadek miałem, to się nie zalicza. Ale, cześć! Kurwa, w którym wjechałem? To trzeba powiedzieć normalnie i dalej jechać się, czy jak? Ty, ale widzowie, co ja mam teraz zrobić z tym? Ty, a ten chyba wygrałeś teraz, nie? Nie, no najpierw podnosić dalej jedziesz. Jak pojadę dalej, jak nie mam cię podnieść, czym podniesiemy, tak jak ja tego nie podniosę? To musisz być jedno okrążenie. Jak jedno okrążenie, jak ja przegrałem, kurwa, i to się... BMK mi wpada do rowu. Wyjadę na metę, cześć! Ja, widzowie, przegrałem ciągnik! Byłem tak blisko, gdy byłem na prowadzeniu, dosłownie na prowadzeniu byłem. Ostatnia prosta mi została. Znaczy się dwie proste, bo tutaj w prawo i bym miał na prostej, nie? Przegrałem zawyt John Deere'a wartego 350 tysięcy, bo BMW się wyjebałem w krzaki. Kurwa mać. Nawet policja mi nie pomoże. Leżę w tym rowie i nie mam co mu robić. Dobra, już siadam do grupieki i mi daj prezydent. Kurwa, wygrał widzowie to. Moja BMW leży w rowie. Jeszcze z zapalonymi światłami w ogóle włączonymi. Witam, pracowników. Dzisiaj kobiłem na łudzią. Wziąłem już łudzią, wygrałem. Wydałem wypadek. Chyba się cieszę, widzę, bo wygrał John Deere'a, nie? Jeb! Wsiadam, fajnie. Kluczyki mi dał. A, jako John Deere, ale będę jeździł w pola. To sprzedam, będę miał kaskę. Kurwa, w ogóle zadowolony, nie? Ja BMW w ogóle wpadłem do robu, kurwa, przegrałem. A, i zaczynę ze mną. Mówię, że jeszcze rewanż. Ale poczekajcie, ja coś zrobię z John Deere'em, ukradnę tego John Deere'a. Chcesz rewanż? Jeszcze jedno korzenie, chcesz rewanż? Może twój rewanż, kurwa, tak wygrałem to już. No, na pewno. Jeszcze motory mamy, jeszcze WS-ki. Ja nie mam czym tego wyciągnąć, ja idę po Iwana. Zobaczenia. No, zobaczenia. Aha, ja to wygrałem, aha, tak wiedziałem, że wygrałem. No tak jeździ, kurwa. Kurwa, idę BMW wyciągnąć. No i widzę, widzowie, jeszcze BMW wyciągnąć dzisiaj w filmie. Ej, ale wjadę do ciebie, pochwali cię. A jedź, kurwa, w chuju to mam, że ty jedziesz. Kurwa, muszę BMW wyciągnąć, bo rowerowi leży. Pewnie ja, nawet ci nie zazroczy tego ciunika. Chciałem go wygrać, byłem prawie blisko. I tak go w sumie wygrałem, bo byłeś, że szósty tak naprawdę. Gdyby, kurwa, czego? Gdyby prezydent widział, jak to uszykiwałeś, to na pewno by ci tego nie ma dowodów. Ja przynajmniej walczyłem i to tak z tego. Nie uszukiwałem, bez oszustwa żadnego. Ale pozaglądaj sobie, pozaglądaj mi.
Jedzie, zacznij. No nawet kurwa nie wiem, gdzie on w ogóle jest. Jep. I se zjeżdżą z góry. No tylko, że Brudyn stoi u ciebie w Starce, chcę ci przypomnieć. Prawdopodobnie może czeka, że tego, że jesteś o szóstym i że uszukałeś trasę. Nie? No jak nie kurwa, przecież to ewidentnie było widać, jak ty uszukiwałeś. To się wszystko nie grało. No nie, bo to nie było dobrze tak, jak miałeś jechać. Bo ja widzisz, jakby dobrze jechał, to ja bym wygrał. Majdrowu się wyjebałem. Na skrzywą mordę. Weź mi nagrodę. BMW. Dobra, czekajcie, w telewizji będę. Rękę. Pan Indor wygrał konkurs na... Co to było? Rajdy gminy. Widziałeś? Pierwszy raz w historii. Ja wtedy też wygrałem. No wtedy też wygrałem. Nie, przegrałem wtedy takiego juniora. Nie wiem. To mi się coś daje. Będzie jest oszust. Ale się pochwalić, ludzie, pan zaglądajcie mi. Moja żona, zaglądaj tu z winklami. Kurwa, maska mi się odczepiła, ja pierdolę. Ale co fajnie jadę, kurwa, po wiosce patrz, nie zazdroszą ludzie. Ale co fajnie jadę, babka. Wygląda z winkla. Kurwa, jedzie głupek tym John Deere'em. Ale się pochwalić, jadę. Ale weź mi tego, to chociaż mi weźmiesz mi wyciągniesz BM-kę, zdrowu. No, co tym co najmniej może być, czy dobry jest. To mi BM-kę wyciągnie zdrowu. Dawaj to. Weź chociaż za to, że wygrałeś, to weź mi chociaż wyciąg. Uf, ci ustawię linkę. Jep. Pesce poczep. Nawet nie da rady. Kurwa, długo mi sprzedł jakiś. Musisz wysiąść. Dobra, weź mi poczep BM-kę tutaj oleżę w rowie. Może sobie posiedzieć trochę na fotelu. A chuj, ten twój topper, już chuj, wygrałeś to wygrałeś. Się wywalić, kurwa, w zakręcie, jeszcze. Dawaj, poczepiej. No. Nie da się? Ty też w ogóle zaczepać? Doj kurwa! Dobra, nie da się poczepić, cholera jasna, widzę, nie jak BM-kę wyciągnę, bo to zaczepu nie ma z tyłu. Jak to za czym działa? Jakiś bubel. Dobra, działa, jedź! Dobra. No to żeby wyciągnąć to? Ale powoli, bo cały dach żebyś mi się nie zniszczył. Dobra, jedź! Dobra, pchaj! No, pomogę ci, masz na stare lata. Dobra, dzięki Indor. Przynajmniej tyle zrobiłeś dobrego. O, to linę biorę. Tak przegrałem, zdrowie. Kurwa, puść! Teraz ci przesadzę, no, oj, żyj! Puść, bo mi urwiesz napęd! Dobra. Grana. Jednak pochwalić się jeszcze ludziom. Jedź. Biorę, także jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oczywiście po dzisiejszym nowym odcinkiem. Subskrypcja na kanale, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, także... Nara!